zatrudnia ikonę burczyków, zniszczę im świątynię i zakończymy to. No oczywiście jeszcze zbuduję swoją. O tym też należy pamiętać, że trzeba teraz zbudować swoją świątynię. Ale to już powinno raczej wszystko pójść po mojej myśli, mam nadzieję. Jeszcze muszę tylko zniszczyć tą obronę. I powinno być wszystko ok. Mam nadzieję. Już chyba rozumiecie, dlaczego tak ciężko było mi nagrać tą misję. Ale musiałem się w końcu z tą zabrać. Nie poszło to wszystko najlepiej, mimo że początek zapowiadał się bardzo słodko, to później było już tylko źle. Ale dobra, teraz myślę, że już wszystko się ogarnęło jakoś. Okej. Została jeszcze wieża tam. I gdzie jest ten... Uciekł gdzieś, dobra. Zapewne już ci brązowi kibi zebrali odpowiednią ilość żywności. Więc nie mam już raczej co ich atakować, to by nie miało kompletnie sensu. Już nie ma żadnego znaczenia. Teraz tylko jak najszybciej to ukończyć. Bo to się już dłuży. Zbyt długo. Przydałyby się też oczywiście chaty. Lol, jak ty to robisz? Jak on przeszedł? No dobra, nieważne. Ale widzieliście, przeszedł sobie po prostu tędy. Taką samą magię czasami robili u mnie, że przychodzili jakoś tędy. Między tymi górami jakoś. Później już nie potrafili wrócić i przeciwnicy ich zabijali. I oczywiście 50 żywności do tyłu. O, jest też inna cywilizacja, której z tego co wiem, każdy ostatnik jest coraz droższy. Chyba była Palestyna? Nie, to było coś innego. Pewno nie Palestyna. Ale to jest jedna z cywilizacji dodatków. Tylko już nie kojarzę za bardzo, jaka to była. Dobra. Nie ma wieży. Ale jest on. Czy... Dobra, przepędzony? Dobra. Teraz niech moi osadnicy wysiądą. I zaczniemy tworzyć. Koszary uczników tutaj. Myślę, że stworzymy takich 3. Będzie najszybciej, żeby stworzyć to wszystko, co chcę. Jedne będą też tutaj. 3 stworzymy tutaj. Tak samo i 3 tutaj i 3 w kolejnym. Muszę też uważać, żeby zbyt wcześnie nie zaatakowali konnych łuczników, to znaczy tamtych. Mam tam konnicę, która tam sobie czyha na nas. Bo zbyt wczesny atak skończy się dla mnie dosyć kiepsko. Najprościej mówiąc. O kurde, dużo ich. Dobra.
O, masz pomysł. Wy możecie wracać do tego statku. I teraz tylko czekać na efekty. Lepszy efekt by było oczywiście... Może więcej stworzy ich? Dobra. Lepszy efekt był, gdyby mógł powiększyć sobie atak, ale niestety zabrakło mi odrobineczkę złota. Gdzie się teraz stworzy? Tutaj. Teraz tutaj. I potem tutaj. O! Miło. W ten sposób doprowadzimy już tą misję mniej więcej do końca. Mam taką nadzieję. Oni raczej powinni zjeść radę, Izumo. Taka jest zwykle moja strategia na tą misję. Tylko właśnie najgorszy jest tutaj ten początek. To jest po prostu zło wielkie. Zło wcielone. Jakiś szatan stworzył tą misję. Bo na pewno nie człowiek. Na chwilę kończą, ale co tam? Teraz się stworzę tutaj. Dobra. Jeszcze tutaj. I zaczniemy już za chwilę atak. Poważny atak. I jeszcze tylko tu. I to też zniszczę. Okej. Myślę, że taki oddział spokojnie wystarczy na pokonanie naszego wroga. Ale będzie trzeba być naprawdę ostrożnym przy katapultach, na pewno. Bo podczas próby mi trochę z katapultami właśnie nie poszło. Mam nadzieję, że teraz pójdzie mi to o wiele lepiej. Dobra. Nie blokujcie się, panowie. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Okej. Okay. Możecie tędy wyjść, spoko. Ale chodźcie. Dobra. Tak będzie szybciej. Zobaczmy. Przetestujmy to. Nie żyjesz? Aj. Dobra, nie żyjesz. Stój w miejscu i się nie ruszaj. Ha! Działa. Nie rusza się. O, dużo wasz. Ale niezbyt dużo, żeby dać mi radę. Okej. Okay. Ruszajmy dalej. Ku chwale Yamato. O-o! Okej. Oni się trochę gubią. Znaczy przeciwnicy, naturalnie. Tutaj będzie wieża. Właśnie. Oj. Odsuńcie się. Bardziej z daleka atakujcie.
Ha, ha, ha! Tyle strzał, prosto w głowę i umierasz. Czy coś mnie atakowało? Też tutaj na morzu. Wydaje mi się, że jednego statka brakuje. Czyżby już prawie było zniszczone? No, mniej więcej. Ciekawe, czy mogę tutaj stworzyć lepsze jednostki. Czyli ciężką konną... ciężkiego łucznika konnego. Chyba to było możliwe w Yamato. Ale zostawimy to. Okej, katapulta. LOL! Nie trafiła! Okej, nie ma tej. Teraz zniszczyć tylko balistę. Dobra. Strzał. Dobra. Zniszczyć katapultę. Uciekać. Dobra. Idzie mi lepiej, niż to było w próbie. Bo tam zniszczyło mi prawie wszystkich konnych łuczników, a tutaj jeszcze ani jednego. A tego jeszcze trochę mają. Nie ma tak łatwo. Ale... na razie mam szczęście. Więc powiedzmy tak. O! Powiedzmy tak. Mam szczęście na początku misji. Mam pecha w środku misji. Mam szczęście na końcu misji. A to jest... najważniejsze. Końcówka. Czy poszła jak najbardziej perfekcyjnie. O! Jednym z... no... wieloma strzałami, 11 udało się zniszczyć uczników. Świetnie. Znaczy jednego ucznika 11 strzałami. To było dobre. Mają oczywiście więcej balist. Więcej katapult. Jakie zniszczenia może zrobić tylu konnych łuczników naraz? No dlatego Yamato się nimi specjalizuje. Można zrobić taką armię, która z łatwością zniszczy całe miasto. Szczerze mówiąc... o, lol. Prawie mnie trafiło. Ale nie dało rady. I oczywiście, skoro mają świątynię, to możemy się spodziewać ataku kapłanów. Mocarnie kapłani przybywają już niedługo. Kapłan! A nie dałeś rady, cwaniaku. Oj, 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 oj. No. Oczywiście mają ich więcej. Nie ma tak łatwo. Na jeden się nie skończy. Trzeba być nadal tutaj czujnym i uważać na wszystko. Dobra. A tutaj mogą jeszcze jakieś katapulty właśnie. Jeszcze stoi. I już nie stoi. Piękne. Idzie to... naprawdę, końcówka idzie mi perfekcyjnie. Lepiej się nie dało. No, dałoby się, gdyby oczywiście miał ogień. Dodatkowo. Aj. Bo
tutaj mam jeszcze katapultę. Wow! Nie trafili mnie? Co za cud! A ich trafiłem! Bardzo! No chodź! No i jeszcze mnie może wycelować. Teraz już nie. Raczej. No dobra. Oczywiście nadal mogę się spodziewać ataku kapłanów, których na razie za bardzo nie widać. Ale mam tutaj ich 11. Więc ciężko by było kapłanowi z taką ilością. Więc w końcu mi się uda tą misję nagrać. Od początku do końca. W końcu. To naprawdę trwało długo, żebym to w końcu nagrał. I to chyba będzie na razie najdłuższa misja. Chyba będzie na razie podzielona na, powiedzmy, ile części? 4 zapewne. Ajojojo! Ajajajajaj! Ha! No to została nasza 10, bo mieliśmy jednego zdrajcę. Wśród nas był zdrajca. No kto by się spodziewał? Zdrajcy są najgorsi. Ile... Dobra, chwilkę tam strzela w tą wieżę. Myślę, że moje osadnicy mogą już wysiadać i za chwilę będziemy budować. Raczej już nic nie powinno atakować po drodze, mam nadzieję. Chociaż tutaj było jeszcze trochę wrogów, ale mam nadzieję, że nie zaatakują mnie za bardzo. A to są już ogólnie ostatnie wieże, jakie mamy do zniszczenia, więc powinno raczej już pójść łatwo. A podczas próby miałem trochę taki wredny początek, dobry środek i wredny koniec. A tutaj wszystko na odwrót. No bo serio, ten atak tutaj... Teraz mi w ogóle nie atakują tutaj. Ale ten atak był wtedy naprawdę straszny. Trochę mnie zdenerwował. Jak mogliście usłyszeć. No ale cóż, jak już nagrywam tą misję naprawdę kilka razy, bo kilka razy już próbuję do niej podejść. Naprawdę takie rzeczy mogą zdenerwować. Oczywiście, że nic nie może pójść perfekcyjnie tak, jakbyśmy chcieli. Ale dobrze, że tym razem ten początek naprawdę dobrze poszedł, bo podczas jednej próby początek już poszedł naprawdę kiepsko, bo zaczęli mi atakować statki moich osadników i za bardzo nie miałem co robić. Wtedy właśnie przeszedłem już do ery narzędzi kamiennych już w 5 minucie, a tutaj dopiero w 10. No, a tutaj w tej grze przeciwnik mnie zaatakował dopiero później. Więc jak widać, różnie to bywa w tych misjach. Naprawdę różnie. Czasami przeciwnik jest naprawdę, naprawdę wredny. Czasami nie bardzo. Dobra, czas zniszczyć świątynię. Ustawcie gdzieś tutaj się fajnie i zaczynamy. I wy też możecie dołączyć.
jak oni atakują? Będą to atakować. Oczywiście. Widłami. Widły są dostępne dopiero od epoki brązu, jakby co. Od epoki żelaza, jakby co. W innych epokach oni atakują kościami takimi dużymi. Co ciekawe. No, poszło mi to troszeczkę szybciej niż na próbie. Ale jest. O kurczę, jest. O. No po prostu było jedno wielkie szaleństwo. Ale jest. Najgorsza misja w tej grze z głowy. Zwycięstwo jest twoje. O tak. A więc następnym razem, no nie zajmiemy się kanionem śmierci, to już nagrałem, tak samo w opałach, więc następnym razem oczywiście przyjaciel w potrzebie. I zbliżamy się powoli już do końca. Oczywiście jeszcze została nam kampania babilońska. I ta druga misja już, wam powiem, będzie ciężka, ale do tego dojdziemy w przyszłości. Tak samo misja wielkiej łowy. Ale z tego też dojdziemy potem. Więc to by było tyle. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.